Dzień dobry, dawno nas nie było, ale teraz wracamy, będziemy znowu więcej nagrywać. Jak sobie mieszkamy w Chile? No, no właśnie, tak. A nie, to ale pięknie. Moje poranne chilijskie rytuały, prawie codziennie rano wychodziłam sobie na Nordic Walking na Busaka na plaży i robiłam sobie jogę. I teraz został nasz ostatni tydzień w Chile i korzystam jeszcze z plaży, także wciągam budki i ruszam. Pięknie, pięknie, no po prostu cudownie. Po prostu cudownie. Takie pudełeczka na pety. Wszystko to organizuje tutejsza szkoła surfingu. Organizują też tak zwany rookamp. Super rzeczy robią. Naprawdę. Zajęcia dla dzieciaków z windsurfingu. Różne takie dyskusje odnośnie ekologii, odnośnie natury. Naprawdę bardzo, bardzo fajni ludzie. Warto ich sprawdzić na Instagramie, na Facebooku. Chyba wrzucimy w opisie jakiś odnośnik do nich. Super rzeczy naprawdę robią. Żeby nie było, że wszystko jest tak kolorowo, to mieszkańcy tutaj bardzo dbają o środowisko. Jest dużo akcji związanych ze sprzątaniem i dbaniem o naturę. No, ale turyści niestety nie. Jest strasznie dużo śmieci. Śmieci. Jakieś pampersy. Chusteczki. Puszki. Pampersy. No, to jest właściwie tylko zalążek. W krzakach, tutaj na bokach ulic można znaleźć po prostu całe worki na śmieci. No ale poza tym ja teraz idę jeszcze zbierać morę, czyli jeżynę. I słuchajcie, tego tutaj rośnie tyle, że myślę, że całe Mewin mogłoby tu przyjść na śniadanie. Wszędzie rośnie tego pełno. I zobaczcie, będę teraz sobie zbierać jedzonko za darmo. No, dla tych, co nie są na bieżąco, to od listopada mieszkamy właśnie w Chile. To jest na nasz ostatni tydzień tutaj. Mieszkaliśmy sobie tutaj, oto w tym domku. Tam widać Filipa, siedzi. Obiera daktyle. Ach. Nie łapię zdrości. Kotek.
No, naszą pracą było zajmowanie się tymi kabaniami. To jest akurat, to są kabanie, czyli takie domki na wynajem rodziny Filipa, ale jak ktoś chciałby przyjechać do Chile i zajmować się czymś podobnym, jestem przekonana, że na Workaway można znaleźć bardzo dużo takich ofert i można przyjechać i popracować sobie w takich bardzo miłych, przyjemnych warunkach. Dzisiaj nasze śniadanko wygląda tak. Czyli co mamy, Helenka? Melon tuna i arbuzik. Tak sobie dzisiaj Helenka zażyczyła. W Chile latem właśnie jest dużo arbuzów i pysznych melonów. Głównie trzy rodzaje, czyli melon tuna. Nie wiem, do czego to porównać. Jest taki trochę jak melon miodowy, słodziutki. Melon ten pomarańczowy, jak się nazywa? Melon... Calameño i melon platano, taki... Melon tuna nie jest jak pomer, ten żółty wcale. Nie? Nie. A jaki jest? Nie, mi się nie smakują tutaj melony w ogóle za bardzo. No, w sensie jak są bardzo takie dojrzałe, fajne, to tak, ale... Ale jakoś, nie wiem, tutaj zbyt melony. A my lubimy melony, nie, Helena? Ja bym mógł jeść same arbuzy i borówki. No właśnie. Tylko to mi wystarczy. Arbuzy, borówki. Najlepsze. A ty, Helenka? Co najbardziej? Jaki owoc ci tutaj zasmakował najbardziej? Arbuz, melon, tuna i borówki. No to jemy. No więc tak, rozkręciliśmy taki biznes, że sprzedawaliśmy na plaży surowe, wegańskie lody. Wszystko było mega ekologiczne. Domowe. Domowe, kręcone tutaj przez nas. Było ekologiczne, bo oczywiście w papierowych kubeczkach, z papierowymi pokrywkami, z gumeczkami, o które prosiliśmy, żeby nam zwracać, bo chcieliśmy gumki recepturki wykorzystywać ponownie. Z uratowanych bananów, czyli z tak, bananów... Tak, się najeździłem po tych wszystkich fruteriach tutaj, okolicznych. Tak, z bananów, które już by nikt... Te banany z kropkami, takie najciemniejsze, które już nikt nie kupował, to już tam po dwóch tygodniach, trzech już mnie tam wszyscy znali. Mi odkładali te banany. No i tak po 40, 50, 60 kilo tygodniowo, a nawet jeszcze więcej, tych bananów skupywaliśmy. Też to ma swój plus taki, że za pół ceny, albo nawet za 1/3 ceny. No ale przynajmniej też dodatkowo ekologiczniej. No i tym sposobem tutaj sobie jakoś radziliśmy. Udało nam się odłożyć trochę pieniędzy na kolejny etap naszej dzikiej rodziny. Także... Sprzedawaliśmy tak nawet po 300 lodów tygodniowo, głównie w weekendy. Nieraz bywały weekendy, że sam weekend, sobota, niedziela byliśmy w stanie z 300 sprzedać. A tak to czasem trochę w tygodniu, ale w tygodniu się też zajmowaliśmy innymi rzeczami. No i potem piątek, sobota, niedziela, niedziela najlepszy dzień na sprzedaż. Zobaczmy to ciasto. Spód już był. Z czego spód zrobiłaś? Z czekolady. Spód zrobiłam... Nie jest do końca raw, ponieważ używałam kakao. I też mam wątpliwości co do mąki kokosowej, czy ona jest taka w 100%. Nie, raczej nie, jest przetworzonym produktem, a nie wiem, czy jest raw. Więc mąki kokosowej, daktyli, trochę zmielonych biurków kokosowych i tyle, właściwie nic więcej. Potem warstwa bananów i później... I później mora zblendowana z daktylami i właśnie zagęszczona też mąką kokosową. Brzmi jeżynki. Smakowicie. Jeżynki. Mora. A ja jem, wylizuję blender. Smory. Tak, Helenka jest naszą wylizywaczką. Każdy miał tutaj... Każdy miał swoją funkcję. Ja byłem od kupowania... I sprzedawania, kupowania składników i sprzedawania lodów. Agata od wytwarzania, a Helena od oblizywania. Mieliśmy nagrać jeden dzień i jakoś tak to wszystko podsumować, ale nam się wczoraj jakoś tak poukładało, że nam się nie chciało i nie było nam po drodze nagrywanie, więc dzisiaj nagramy jeszcze trochę. Może fajnie, bo dzisiaj jest, zobaczcie, taka
nieładna pogoda. Bo chciałam powiedzieć właśnie, że to wcale nie jest tak, że teraz tutaj codziennie rano wstajemy, świeci słońce, potem ja idę na plażę, robię jogę, a potem się w ogóle byczymy i nic nie robimy. Nie, bo robimy dużo rzeczy, też nie do końca wcale takich super, nie wiem, jakichś ciekawych. Na przykład zaraz będę musiała pracować przez kilka godzin pościele. Ale chodzi o to, jak się w tym odnaleźć, chodzi o to, jak sobie to rozłożyć w czasie, że jest ta niezależność i to jest fajne. Nie? Tak. Bo dużo ludzi mówi, że o, chcemy rzucić nasze życie i żyć tak jak wy. No i zróbcie to, bo ta niezależność jest super, że nie ma jakby nad tobą kogoś, kto ci mówi, co masz robić. Ale wiadomo, bierzesz wtedy odpowiedzialność sam za swoje życie i z tym sobie czasami ludzie... I bywa trudniej. I z tym sobie czasami ludzie nie radzą, bo ich to potem przerasta na początku. No. Nie wiem, jak coś jeszcze, jakieś mądrości nam przyjdą do głowy, to w trakcie dopowiemy. A co to? Mama ogląda telewizję, jakieś bajki. Jest to, że jest głupiele. Tyle bez telewizora, a teraz? Nie, po prostu znalazłam sobie sposób na właśnie prasowanie, które chciałam robić. Że sobie zawsze oglądam coś po hiszpańsku. To są zazwyczaj straszne głupoty, czasami ciekawe filmy. No ale w ten sposób sobie dużo słucham i uczę się. Prasowanko. Tak wygląda Mewin. Nawet jest boisko pełnowymiarowe. To nie jest reprezentacyjna ulica, ale to jest główna ulica naszego miasteczka. Naszej wioski. Jakie były zakupki? Aż tyłu masz. Fajne. We fruterii mało zostało. Ostatni arbuz. Ostatni ale arbuz. Taki kościółek blaszany. No tutaj ludzie tak się budują właśnie. Stawiają taką drewnianą konstrukcję. Obijają to blachą. Tak, jakby ktoś nie wiedział, jaki numer, to 153. Trzy razy napisane. A tak. I tak sobie żyją, bo tutaj trzęsienia ziemi jak przyjdą, no to... A to jest kocia jujo. To jedno. Właśnie, kocia jujo tutaj. Nie pokazywałam na plaży. Zbierają to na plaży. Wygląda to jak takie linie, nie? Wysokiego napięcia. Sona de amenaza tsunami. Tak. I mora znowu, jakby ktoś był głodny. Właśnie ta torba z zagrożonymi gatunkami. I właśnie między innymi jest zagrożony ten gatunek, picaflor de Juan. Koliberek. Tak? Picaflor de Juan Fernandez. To nie jest chyba koliberek, ale coś takiego podobnego. W każdym razie on też je z kwiatków. I jak byliśmy tu 2 lata temu, to było ich pełno w ogrodzie. A w tym roku nie widziałam żadnego. A po z drugiej strony jeszcze masz jedno zwierzątko. Tu jest jeszcze jakieś zwierzę. A, Santander, proszę. No ale to jest... A, to jest Santandera. No. Santander dba o zwierzątka, czyli... No i tak można też żyć. Nie ma w tym nic złego. Potrzebne jest tylko miejsce do spania, po prostu. I satelita. I satelita jest potrzebna, oczywiście. A tam właśnie wspomniany picaflor. Czyli ten ptaszek zagrożony. No szkoda, bo cudowne były te ptaszki. Jest za nisko skrzydełko?
daje. En helados. Helados artesanales, naturales, sin azúcar refinado, sin endulzante ni saborizante. Muy rico y muy saludable. Raw vegan. Raw vegan. Hola, ¿qué tal? Ahí. Tengo cuatro sabores: chocolate, caramelo, mora y plátano. Muéstrame cómo está el helado. Y rico. Oh no. To nasze ostatnie leniwe chwile w Chile. Ruszamy dalej. Okazuje się, że raczej Chile to nie będzie nasz ostatni przystanek. Helenka, Filip, macie coś do dodania? Ja teraz będę oglądać Króla Lwa. Tak, będziemy teraz sobie leżeć i oglądać Króla Lwa. Po hiszpańsku. Po hiszpańsku, trenować nasze językowe umiejętności. Następny przystanek, kochani, to... Kostaryka! Kostaryka! Więc widzimy się na Kostaryce. Filip? Pa. Filip zmęczony. Pa!